wieczór. Krzysztof Iwisz, witam Państwa i zapraszam na grę w ciemno. Witam publiczność w studiu i naszych dzisiejszych graczy. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. I tak właśnie jest w grze w ciemno, gdzie zawodnicy nie wiedzą, o jakie stawki walczą. Państwo natomiast zawsze będziecie wiedzieli, o jakie pieniądze toczy się gra. Dla widzów również mamy konkurs, w którym mogą Państwo wygrać 3000 zł. Kilka razy na ekranie pojawi się informacja, jak wziąć udział w konkursie. I właśnie w tym czasie należy wysłać SMS. Będzie na to 30 sekund. Pod koniec programu dowiedzą się Państwo, kto dziś wygra owe 3000 zł. A ja teraz spośród 30 graczy wybiorę pierwszą osobę, która zagra dzisiaj w ciemno. Przeczytam teraz Państwu pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Proszę, aby Państwo za pomocą przycisków wybrali prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo, pierwsza dzisiaj zagra w ciemno. Oto pytanie. Największy kraj Ameryki Południowej to... A. Brazylia. B. Chile. C. Peru. D. Boliwia. Prawidłowa odpowiedź to A. Brazylia. Sprawdźmy, ile osób odpowiedziało prawidłowo. Pięć osób odpowiedziało prawidłowo. Przekonajmy się, kto odpowiedział prawidłowo jako pierwszy. Raz z numerem 30. Zapraszam. Witam. Proszę bardzo. Udało się. Tak. Co? Jest pani w grze w ciemno. Była pani w jakimś teleturnieju wcześniej? Nie. Czyli debiut u nas, tak? Tak. Bardzo dobrze. Proszę nam się przedstawić. Więc nazywam się Marta Ziłkowska, studiuję tutaj we Wrocławiu. Mam 20 lat. Co pani studiuje, pani Marta? Stosunki międzynarodowe, dokładnie europeistykę. Aha, czym się pani interesuje? O, dużo rzeczy. Proszę, śmiało. Muzykę lubię, taką no, młodzieżową, typową. Lubię sport, piłkę nożną. Gra pani w piłę? Tak, jasne. Tak? Nożną? Nie. Dlaczego nie? Telewizorem tylko oglądam. Ale lubię sobie obejrzeć mecze nieraz. No i języki obce mnie interesują, prawo. Zawsze właśnie o tym marzyłam, żeby studiować prawo. Kto z panią przyjechał? Mój chłopak, Mateusz. Witamy. A pani czas to 19 sekund. Jest pani gotowa do gry w ciemno? Tak, jest. Zaczynamy. Skąd ten pomysł, żeby u nas zagrać, pani Marta? No, po prostu oglądałam często ten program i raz po emisji właśnie mówię, a spróbuję, wyślę SMS-a. No jakoś tak. Ile SMS-ów pani wysłała? Jeden. I wystarczyło, prawda? No. Po tygodniu się chyba pani odezwała, więc bardzo szybko. I zaprosiła. Mhm. Ma pani już wybrane liczby z góry? Mam 4, a piątą to chyba sobie tak. Dobrze, jeszcze zawiążemy oczy pani chłopakowi. Też studiuje stosunki? Razem ze mną, tak. Stosunki też? Też. Jak mu idzie? No leniwy jest. I się wydało, co? I się wydało. Proszę bardzo, możemy zaczynać. No więc tak, 7, moja szczęśliwa liczba. 6 to jest dzień, w którym zaczęliśmy być z Mateuszem razem. 29, dzień moich urodzin. 13, tak żeby wszelkie mity obalić, że to jest pechowa liczba. I? Boże, no. Teraz tak muszę strzelić sobie coś. Niech będzie 1. Pojedynka. Pojedynka. Proszę o wniesienie kopert do studia. Jakie ma pani założenia, pani Marto? Ile kopert wygrać przynajmniej? Wszystkie. No tak, a tak jak pani myślała jadąc tu, to... 3 to będzie dobrze. 3 byłoby dobrze, tak? Dobrze.
kopertach są czeki od 0 do 100 tysięcy złotych. W jednej z kopert jest czek na minus 50%, w kolejnej minus 100. Miejmy nadzieję, że tego tutaj nie ma. No mam nadzieję. Że są tylko te wysokie, 100 tysięcy, 50 tysięcy. To co, możemy zaczynać, tak? Tak. Najpierw czytam pytanie, po czym pani wybiera kopertę, o którą będzie pani walczyła. Ja z kolei czytam 4 warianty odpowiedzi. Jeżeli pani wybierze prawidłowy wariant, to koperta jest pani. Jeżeli zły, kopertę własnoręcznie pani zniszczy. Co pani jak posmutniała? Taki ładny uśmiech był na początku. No właśnie, zimno, tak. Zimno, mi trochę rozebrali mnie. Zimno pani, tak? No, miałam kurtkę z guziczkami. Dobra. Nie! Co tam, Marto? Dziękuję. Pasuje. Pasuje, nie? Tak. Trochę za szeroka, jest okej. Możemy zaczynać? Tak. Proszę, pierwsze pytanie dla pani Marty. Kiedy obchodzony jest w Polsce Dzień Spódnicy? Rzecz to? Boże, dobra. Dzień Spódnicy. Niech jedynka będzie. No trudne to jest pytanie dla pani, bo pani jest w spodniach, prawda? Ale pierwszy raz w ogóle słyszę o takim czymś. Tak? Pewnie, może Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Spódnicy. A Dzień Matki kiedy jest? 26 maja. Dobrze. Nasz gracz kiedyś się męczył, przyciął szansie cały program. Która koperta? A to oglądałam to wtedy. To było pierwsze pytanie. Niezłe było, co? No, to już... Jak się biedny załamał, że mama go tam coś tam... To było pytanie na rozgrzewkę, tak, tak, tak. No. Tak. No to pani jest naszym stałym widzem. No. Bo życiowa szansa to 4 lata temu jakieś, tak, nawet ale 5 mogło nie być. Próbowałam w życiowej szansie, bo się nie byłam pełnoletnia. No przecież, tak myślę. Która koperta? Jedynka. Proszę. Ale będę zupełnie strzelać, bo nie mam pojęcia. I teraz mamy takie warianty. 30 sierpnia, 30 września, 30 października, 30 listopada. No strzelam, bo spódnica to mi się kojarzy, że ciepło, prawda? Musi być, jak się nosi spódnicę, więc 30 Aha. sierpnia. A, nie wiem. A. Czyli A. To jest dzień proklamowany po to, żeby kobiety zachęcić do noszenia spódnic, bo 48% woli spodnie, tak jak pani. Ale odpowiedź dobra to C, 30 października. Trudno. Już mogę zniszczyć. Sekundkę. I teraz bardzo proszę jedynkę do niszczarki. Nie ma co, pierwsza zniszczona, 4 jeszcze do wzięcia. Kolejne pytanie dla pani Marty przeczytam tuż po przerwie. Zaraz do was wracamy. Państwo, grę w ciemno. Dzisiaj jako pierwsza w ciemno gra pani Marta. Pierwsza koperta zniszczona, ale jeszcze 4 do wzięcia. A w przerwie pani powiedziała, że chłopak się patrzy, bo tak. Zabije panią? Dlaczego? No bo od pana marynarkę wzięła. I co z tego? Ja pani Zazdrosny. Dałem. Zazdrosny. Zazdrosny jest, ale o mnie? Ja mam 40 lat na karku. Druga żona, dziecko. Jest pan zazdrosny? Nie. Widziałam, jak się patrzył. Ale nie przekonująco, co? W razie czego niech pani powie, że pani nie wzięła tej marynarki, tylko ja panią dałem, pani Dobra. Dałem. Dobra? Dobra. No woli pan, żeby marzła? Nie. To okrutny byłby pan? No, no, dobry chłopak jest. Widać, z oczu mu dobrze patrzy. Czytam drugie pytanie dla pani Marty. Jak ma na imię chłopak Kingi, bohaterki serialu Pierwsza Miłość? Ogląda pani Pierwszą Miłość? Nie oglądam telenowel, ale... Będziemy próbować. Która koperta? 13. Żeby odczarować 13. Mhm. Proszę bardzo. I mamy takie warianty. Antek, Kuba, Miron, Michał. Ale wstyd, że baba nie oglądała telenowel, nie? Nie, dlaczego wstyd? No. Już nie bywa. Pan ogląda? Nie. Nie. To się dużo o panu dowiemy dzisiaj. Ojejku, no do Kingi mi się wydaje, że Kuba pasuje. Kinga, Kuba. Kinga, Michał. Kuba, bo na K, tak? Mhm. Albo Michał, Boszcz.
Żadnego pani odcinka nie oglądała? Nie, no oglądałam, ale akurat nie kojarzę tej takiej Rudy, no. Kilka tam obejrzałam, właśnie tam blondynkę tak kojarzę. Ruda to córka głównej bohaterki. Jest Marysia, blondyna i... Chyba wiem, która. Mhm. Tylko jak ona ma na imię? Ostra dziewczyna jest. Tak. Kłóci się ze wszystkim. Mhm. Pani też ostra jest. Pani też jest ostra. Ja? No. Ostra tak. Jestem? No, widzi pani. A może ten Antek? Kojarzy pani, co w ciąży zaszła? Nie kojarzę, naprawdę, nie? No, oglądałam kilka części, ale akurat nie jestem w ogóle na bieżąco z tym, nie mam pojęcia. To strzał! Antek. Prawidłowa odpowiedź to jaka? B. Kuba, tak jest. No właśnie. Trzeba postawiać na B. Trudno. Trzynastka, proszę bardzo, do niszczarki. Jednak pechowa. Jednak pechowa się okazała. Ale jeszcze trzy. Ale ta marynarka rzeczywiście pani pasuje. Tak? No to ja sobie ją wezmę. Prawda? Kolejne pytanie, trzy jeszcze koperty do wzięcia. Proszę dokończyć przysłowie. Kto pieprzno jada... Która koperta? Coś pani przychodzi do głowy od razu? Nie. Na pewno? Na pewno. Która koperta? Szóstka. Proszę. Kto pieprzno jada, ten głupio gada. Z trudem siada. Chce mu się pić. Głupstwa opowiada. Co to jest pieprzno? Pieprzno? Takie... Niech pani powie, co jest pieprzno. No ostre, tak? No więc właśnie. Kto pieprzno jada? A o czym pani myślała, że to co jest pieprzno? Nic. Śmiało, śmiało. Nie, no zostanie tak. To między nami tutaj. No. To zachowam plus 3 miliony. Plus 3 miliony. Kto pieprzno jada? Muzyka to by mi się chyba chciało pić, ale się nie rymuje, więc chyba nie pasuje. Tak? Na co by pani postawiła? No to pieprzno jada, no takie logiczne jest, chce mi się pić, prawda? No ale nie rymuje się, więc... Zwykle chyba przysłowie się rymują. No to może eliminujmy, które nie pasuje. No a te trzy pozostałe się rymują. No ale z trudem siadł, to chyba tak. Że nie? Że chyba raczej nie. A jak dalej? Głupio gada i głupstwo opowiada, to chyba na jedno wychodzi w sumie. To chyba przymiar do głupstwa. No pasuje mi, chcę mu się pić tutaj, no do tego. A na co pani postawi? No na to postawię. Czyli na C, tak? Chce mu się pić. No chyba. Tak jest, C, chce mu się pić. Proszę, koperta z numerem 6 jest. Pani już ta pierwsza wzięta, to najważniejsze, tak. Co? Mniej stresu będzie. Ma tam niby 100%. Przed panią, nie powiem przecież. Przed panią jeszcze dwa pytania, czytam przedostatnie pytanie dla pani Marty. Który piłkarz? A pani lubi piłkę, co? No i niepotrzebnie się pochwaliłam, już mi dali pytanie z piłki, no. A myśli pani, to ma znaczenie? Nie wiem. Nie. Tak ktoś złośliwy tu jest? Skąd? Komputer losuje. Zobaczymy. Na przykład pani w swojej ankiecie, jeżeli dobrze pamiętam, napisała, że nie lubi pani matematyki, prawda? Mhm. I przedmiotów ścisłych. Zawsze moja pięta achillesowa. A dostała pani? No jeszcze nie. A widzi pani. Ej, pan dobrze pamięta. Ja dużo pamiętam. Który piłkarz związał się w życiu prywatnym z Dodą? Radosław Majdan. Która koperta? 29. 29? Jaka odpowiedź? Radosław Majdan. Tak jest!
Ta piłka się przydaje na coś. No to akurat łatwe było. A Dodę pani lubi? Lubię. Tak? Proszę, koperta z numerem 29 jest. Pani, byli zresztą u nas razem w parze. Tak. Oboje z Radkiem. No nie raz. Nie raz, dokładnie. A, widzę, że ogląda pani, co? Tak czy nie? Ale nie mogę iść, bo mi nie pozwolił. Chciała pani iść do baru, nie pozwolił? No, chciałabym spróbować. Powiedział, że jak pójdę, to się pożegnamy. Poważnie? Taki był szantaż? Tak. No nieładnie tak robisz, nieładnie. A może by się coś zaczęło, jakaś przygoda telewizyjna? No to tu się zaczęła. A nie zabronił pani przyjść do gry w ciemno? Nie. Nie? Nie. Czy pani nie posłuchała? Nie pytałam się, bo dopiero po tym, jak już mnie zaprosili na casting, to dopiero powiedziałam, że idę. Tak trzeba było zrobić z barem. Zobaczylibyśmy, co by zrobił. Przed nami ostatnia koperta z numerem 7 i ostatnie pytanie dla pani Marty. Odmianą którego zwierzęcia hodowlanego jest merynos? I mamy takie warianty. Koni, krów, świń, owiec. Merynos. Spytam pani chłopaka, tylko proszę nie patrzeć. Który wariant? Nie wie. Merynos. Ma pani jakieś zielone czy blade pojęcie? Znaczy, coś mi się kojarzy z krowami, ale nie jestem pewna. Nie wiem, czy w jakimś filmie właśnie nie było, że ktoś opowiadał o tym, że hoduje merynosy. Nie jestem pewna. Czy krówki. Co pani najbardziej pasuje, pani Marta? Jak się nie wie, to wszystko pasuje. Prawda? Merynos. Świnki? Ojejku. Tak na wyczucie. No coś nie to krowy, no. No nie wiem. Merynos konia? Ojejku. Nie będę przedłużać i nie wiem, będę po prostu strzelać. Wydaje mi się, że... W co pani strzeli? No, w coś trzeba. Może się uda. Świnki. C. Niestety nie. Owiec. Odpowiedź D. Trudno. Koperta z numerem 7 to Niszczarki. Proszę bardzo. Trzeba poklepać. Nie chciała iść. Nie chciała. Widzowie wiedzą dlaczego. Dziękuję. Poproszę te koperty na stół, te, które są. I mamy tak, kopertę z numerem 6 i 29. No nie jest źle, jeżeli chodzi o liczbę kopert, prawda? No nie. I chciała pani sentymentalne 3. daty. Dokładnie. Czy chciałabym pani sprzedać te dwie koperty? Zależy za jaką cenę. Jaka jest pani propozycja za te dwie skromne koperty? 5000. 5000? Zaskoczyła mnie pani, że tak skromnie. Ja się zgadzam. Nie wystarczy. Proszę, 5000 do studia. Dziękuję. Bierze pani 5000? Chciała pani 5. Mhm. Już pani zwątpiła teraz, tak? Już teraz zwątpiłam. Że za szybko się pani zgodziła, tak? Nie, że tak chętnie pan dał. Za szybko? No. Za dużo, nie? Tak szybciutko? Mhm. Ale tak, miło było, sympatycznie. Nie chciałem sztargować z panią. Ja pani 5 daję. No jak tam jest więcej? Słuchał? A jak tam jest więcej? A jak mniej? A
A będę mogła zobaczyć, ile tam jest, jak już powiem, że biorę te 5 tysięcy? Że chciałaby pani zajrzeć jednak, tak? A czy nie? Powiem, że biorę te 5 tysięcy i czy będę mogła potem sprawdzić, ile tam było, czy nie? Nie wiem, czy to będzie dla pani dobre. Mogę się poradzić, chłopaka? Proszę bardzo. Co robić? Nie wiem, marynarkę jeszcze weź. Marynarki nie oddam. Nie, no, podać palec, rękę urwie, no. No. Poważnie, no, pytam. Spodnie też mam dać? Teraz. Tak? No. Teraz panią zamorduję. Nie. Nie? Dobrze. Co robić? Bierz. Co bierz? Pieniądze. Radzi wziąć pieniądze. Pieniądze, pieniądze. Co nie wiem, później będzie. Myślę, że jesteście bardzo zgodną parą. No, Sylwestra mamy, Mateusz. To jakiego? No, do Paryża chcemy jechać. Dobra, biorę te 5 tysięcy. Dobrze, mi proszę, proszę bardzo. Mogę zobaczyć, ile tam jest. Nie, koperty do niszczarki. Proszę bardzo. Ale pan jest niedobry. Jedną chce pani zobaczyć? Tak? No to mogę jedną tylko. Poproszę nas tu z powrotem. Wysiedziemy, chcę zobaczyć. Tak, ale pod warunkiem, że jak pani zobaczy, to już się nic nie targujemy. A jak mnie zobaczy, to się jeszcze targujemy? Żeby pani się potem i nie wycofała. Dobra, biorę 5 tysięcy. Bierze pani 5 tysięcy? Tak. I niszczymy koperty? Tak. To niszczymy, proszę bardzo. Ale miałam zobaczyć, co jest 29. 29. Proszę bardzo, śmiało. Co tam jest? 100 zł. 100 zł. Do niszczarki poproszę. Czyli była dobra decyzja, prawda? Na 5 tysięcy pani wymieniła. Tak. A tą do niszczarki, proszę bardzo. Nie chcę iść, prawda? Pani Marto, dziękuję bardzo. Gratuluję, wygrała pani 5 tysięcy, drzew ciemno. Marynarkę biorę z powrotem, bo muszę zapowiedzieć drugiego gracza. Teraz już grzeje tutaj koledzy, zmniejszyli klimatyzację. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję bardzo. Czy pani Marta podjęła dobrą decyzję? Państwo wiedzą najlepiej, a ja teraz do gry zapraszam drugą osobę. Będzie to gracz, który jako drugi odpowiedział na moje wstępne pytanie. Sprawdźmy, kto to jest. Gracz z numerem 27, proszę bardzo. Proszę nam się przedstawić. Nazywam się Konrad Białek, przyjechałem z Puław wraz z moim bratem Jakubem. Witamy pana. Witamy. Dzień dobry. Przyjechałem do programu dzięki mojej mamie. Jak to się stało? Zachęciła mnie do wzięcia udziału w tym programie. Aha, a dlaczego akurat naszym? Ponieważ ogląda go regularnie, jest to jej ulubiony teleturniej. Tak, dziękujemy. Jak pan imię, mama? Grażyna. Pani Grażyno, dziękujemy w imieniu całego zespołu Gry w Ciemno. Czym się pan interesuje, panie Konradzie? Interesuję się sportem, polityką, ekonomią. To co, możemy startować, tak? Oczywiście. Zaczynamy grę. Zgodnie z regulaminem zawiązujemy oczy zarówno zawodnikowi, jak i osobie towarzyszącej. Podobała się panu poprzednia gra? Tak, podobała się. Czy miałeś pan z góry upatrzone liczby? Tak, miałem kiedyś wylosowane liczby przez komputer i tak sobie
ich się trzymam. W ogóle w życiu? Tak. I sprawdzają grając, się panu? Grając. No nie do końca, może teraz przyniosło mi szczęście. Aha, a w co pan gra? A, grałem kiedyś w Totolotka. Ogólnie wolę zakłady bukmacherskie. Mhm. No u nas jest pewniejsza wygrana. No mam nadzieję. Wiedza procentuje, no i oczywiście umiejętność licytacji. A pan lubi hazard? Lubię hazard. Lubi pan? No to policytujemy, świetnie. Proszę o kopertę. Tak więc numer 7. Co to znaczy? To są te wylosowane, tak? Tak, to są wylosowane, przypadkowe dobrze. Liczby. 12, 13, 21 i 35. I ostatnia, 35. Tak. Proszę o wniesienie kopert do studia. Dziękuję. Nie będę przypominał kolejności gry, bo robiłem to przy pierwszym graczu. Marta zapomniała o panu. Tak właśnie myślałem. Dziękuję. Zamyśliła się. Jak popatrzyła na pana. Dziękuję. Widziałem to. Miło o, bracie pamięta. Dziękuję bardzo. Możemy zaczynać? Oczywiście. Czytam pierwsze pytanie dla pana Konrada. Ile lat ma tytułowy prawiczek z komedii Judda Apatow? Która koperta? Po kolei, może się proszę. I teraz mamy takie warianty. 16, 20, 30, 40. Bardzo trudne pytanie. Nic mi to nie mówi, ta komedia. Tytuł tej komedii. Znaczy tytuł, tylko autor tej komedii. Może tak logicznie. Troszkę absurdalnie może. Aha. Jeżeli to jest komedia, to może D40. Że trochę późno, tak? Tak. Tak pan zostawia? Tak. Tak jest! Dokładnie tak, 40-letni prawiczek. A kto wie, może i tak bywa, nie? Któż to wie? Przed panem cztery pytania, czytam kolejne. Która reprezentacja piłkarska, jak z piłki nożnej? Nieźle, nie chcę zapraszać. Proszę. Z Ameryki Południowej nie zagra na Mundialu 2006. Która koperta? 12. Po kolei, proszę. I mamy takie warianty. Peru, Brazylia, Argentyna, Paragwaj. Na pewno nie Brazylia i Argentyna. Zostaje Peru i Paragwaj. Myślę, że to będzie Paragwaj. O to mi pierwsze przyszło na myśl. Czyli? Jestem zdecydowany Paragwaj. Odpowiedź A. Peru. Jestem. 12 do niszczarki. Nie ma co się martwić. Siódem, jedna wygrana. Jest. Trzy jeszcze do wzięcia, jedna zniszczona. Wszystko jest dobrze. Oto kolejne pytanie w grze. Fragment ewangeliczny odczytywany podczas mszy to... O którą kopertę będzie pan grał? 13. Proszę. I teraz mamy takie warianty. Apokryfa, antyfona, klauzura, perykopa. O czym pan myśli? Myślę o tym, co nie pasuje, czy o tym? Myślę tak o pierwszym skojarzeniu. Jakie pan miał pierwsze? Że apokryfa. A którą z tych nazw pan kojarzy? Nie do końca. Czyli w sumie niczego nie możemy odrzucić? Niczego za bardzo nie możemy odrzucić. Może też będę strzelał. Proszę, pan celnie strzeli. Strzelę A. Apokryfa. Tak. A to jest odpowiedź D. Perykopa. No niestety. Nie udało się. No ale był to czysty strzał.
prawda? 13 do niszczarki. Bilans jest taki. 2 koperty zniszczone, 1 wygrana, 2 jeszcze do wzięcia. Przedostatnie pytanie w grze przeczytam tuż po przerwie. Zaraz wracamy. Przerwie oglądają Państwo grę w ciemno. Dzisiaj jako drugi w ciemno gra pan Konrad. Jedną kopertę wygrał, 2 skasował, a 2 jeszcze do wzięcia. Czytam przedostatnie pytanie w dzisiejszym programie. Proszę dokończyć przysłowie. Dobrych szan, ale... Która koperta? 21. Czyli konsekwentnie idziemy po kolei. Dobrych szan, ale lepszy czosnek. Nie sam. Drogi. Szkodzi. To może drogą eliminacji tym razem. Co panu nie pasuje? Czosnek lepszy mi nie pasuje. Spróbujmy odrzucać. Może coś panu zostanie, co będzie pasowało. Pasuje mi B. Że nie sam. Tak. I tak strzelę. Zostawiamy tak? Tak. Myślę, że to dobra odpowiedź. Nie słyszę? Myślę, że to dobra odpowiedź. Dobra odpowiedź, tak jest. I przed nami ostatnia koperta, koperta z numerem 35 i czytam ostatnie pytanie w dzisiejszej grze w ciemno. W którym kraju Zjednoczonego Królestwa znajduje się megalityczny krąg Stonehenge? I mamy takie warianty. Pewnie się pan domyśla wariantów. W Szkocji, w Walii, w Anglii, w Irlandii Północnej. I co? Bawimy się w myśliwego? Tak, czy nie? Trochę? Troszkę tak, troszkę mam jakieś skojarzenia, ale muszę jeszcze to przemyśleć chwilkę. Aha, proszę bardzo. Pan wie? Nie do końca. To proszę nie patrzeć na tą stronę. Który wariant? Nie wiem. Żadnych skojarzeń takich. Żadnych? No proszę się złożyć celnie. Przebłyski mam tego kręgu. Ale przebłyski w którą stronę? Tego kręgu. Że to może być w Irlandii Północnej. No i tak spróbuję odpowiedzieć. Da. Prawidłowa odpowiedź to C w Anglii, w południowej Anglii. Niestety. Bardzo proszę do niszczarki, kopertę z numerem 35. I poproszę na środek te dwie koperty. Mamy kopertę z numerem 7 i kopertę z numerem 21. Czy chciałby mi pan sprzedać te dwie koperty? Tak, chciałbym je sprzedać. Za ile? Myślę, że 3000 za każdą, 6000. 6 za obie? Tak. Ja proponuję panu po 500 za każdą. Bardzo mało. Bardzo mało. Nie wiadomo, czy mało? Nie wiadomo. Ale taki... Taki mam plan. I... Chciałbym albo koperty, albo jakąś taką sumę. Aha. Zbliżoną do 6000. Rozumiem, to jest pański plan, a niech pan zgadnie, jaki ja mam plan. Ja też mam plan. Chciałbym, żeby pan miał taki sam plan jak ja. A jaki mam? Nie wiem, chciałbym. Nie wiem, jaki pan ma. Chciałbym, żeby pan miał plan, żebym wyszedł zadowolony ze studia. Ja taki sam mam plan. Tak? Dokładnie taki sam. Dlatego proponuję po 500.
Nie dałoby się coś wyżej, żebym był jeszcze bardziej zadowolony po wyjściu. Dobrze, 1500 za dwie. Będzie pan zadowolony? Nie, niekoniecznie. Oglądając wiele programów, nie do końca panu ufam. Tak więc też nie mogę tego wszystkiego brać dosłownie i na serio. Dlatego jeszcze zostaję przy kopertach. Nadal. Przy kopertach, czyli? Przy kopertach, czyli no, nie satysfakcjonuje mnie to 1500 zł. A ile pana satysfakcjonuje? No, 5000. 5000? 5000. To mogę zejść do 5000. To ja mogę dać 2000 za te koperty. Jest pan twardym graczem, ale nie mogę ulec na tą, u tej propozycji. Ale ja mam miękkie serce. 2000 daje, to jest tak dużo, że hej. No, to nie są pieniądze warte tych dwóch kopert. To nie są pieniądze, 2000? Nie jest warte tych dwóch kopert. Słucham? Nie są warte tych dwóch kopert. Może tam być więcej. Myśli pan, że nie są warte tych dwóch kopert? Lubię zakłady bukmacherskie, więc ryzykuję. Lubi pan hazard? Lubię hazard, ryzykuję. Ale jak pan mnie sprawdzi, to może pan być rozczarowany. Taka jest gra, jednemu zawierzę, drugiemu da. To prawda. Nie mogę być niczego pewien. I jak pan sądzi, która z tych kopert jest większa? W której jest większy czek? Jak by pan obstawiał, skoro pan lubi grę? Obstawiam zakłady, to teraz proszę. Obstawiam zakłady, tak. Która jest większa kwota? Myślę, że może 7. W siódemce? Myślę, że tak. Zagram o tą siódemkę? Wolałbym o dwie koperty grać. O dwie woli pan? Wolę grać o dwie. Nie jestem przekonany co do swojej celności. Co do swojej celności. No ale gra pan w te zakłady. Gram, ale to raczej są zakłady sportowe. Niekoniecznie mam do czynienia z cyframi. Nie mogę tutaj zgadnąć. Czyli dwie woli pan? Wolałbym dwie. Albo pieniądze, albo dwie koperty. 2,5 za dwie koperty. Jeszcze za mało. Mało? 5000 to by była taka okrągła, ładna suma. Bardzo bym był zadowolony. Ale ja poszedłem w górę, a pan w dół nie schodzi. Bo ja już tak z niskiego łapu wystartowałem. Nie byłem za bardzo... A ja z wysokiego? Niekoniecznie. Nie byłem za bardzo paserny i zachłanny. Zacząłem z niskiego, realnego pułapu. A chciałby się pan przekonać, że mówi prawdę? Wolałbym nie. To co robimy? Bo jest propozycja 2,5. No to może do 4500. Na 4,5, tak? Tak, 4,5. Jeżeli pan dobrze mi życzy i mówi pan, że to jest dobra propozycja. Ale ja cały czas dobrze życzę panu. Tak? Tak. Dobrze. No, to czekam na pana propozycję. Pan mówił, że siódemka jest dobra według pana, prawda? No myślę, że tak. To proponuję, aby pan zajrzał, co jest w tej siódemce. Proszę bardzo. Mogę sobie, tak? Bez żadnych konsekwencji. Tak, sprawdźmy, co jest w siódemce. Co tam jest? 100 zł. 100 zł tylko, prawda? Panie Konradzie. Już pan wie, co w jednej. Proszę na razie dać tą kopertę. Już pan wie, że to jest 100 zł. Ta jeszcze jest zagadką. 2500. 4000. I dwie oddaj. Cały czas 2,5. Bo pan cały czas myśli, że tu jest więcej w siódemce. No już zmieniłem zdanie. Już zmienił pan zdanie, tak. Bo to musiało być 0. Albo minus 100. Albo minus jakiś.
2,5 dwie koperty, panie Konradzie? 3 może. I 2 koperty. 3000? Tak. Proszę, 3000 do studia. Dziękuję. Czyli mamy tak, 3000 pana, a te dwie koperty, proszę, do niszczarki. Pojedyncze, proszę. Zmienił pan zdanie? No, zastanawiam się. Z innym zamiarem przyjechałem i... żebym nie żałował. To wezmę koperty albo jakąś wyższą kwotę niż 3000 jednak. Tak mówiłem. Wyższą kwotę jaką? No, 4000. Ale powiedział pan 3 przed chwilą. Troszkę... no, nie zrozumieliśmy się, można powiedzieć tak. Nie, dobrze zrozumieliśmy, ale pan się waha. Czyli co, jak wniosą 1000, to będzie pan zadowolony? Najbardziej będę zadowolony, jak będzie te 5000, które było na początku. I... tak więc... albo koperty, albo 5000. Rozumiem, czyli jak 5000, czy jeszcze 2 wniosą, to będzie pan zadowolony, tak? Tak, tak, już nie będzie żadnych negocjacji więcej. Tak jak mówiłem, 5000. Ale jaką mogę mieć pewność? Chciał pan 3, wnieśli 3, pan mi się wycofuje. 100% pewność, 5000. Tak? Dziękuję za grę. Tak. To zróbmy w ten sposób. Najpierw niszczymy kopertę i obiecuję, że wniosą pieniądze. Tak, proszę. Dobrze. Po kolei. Proszę, 2000 do studia. Dziękuję. Plan wykonany, tak? Plan minimum wygląda. Tak, 5000, które obiecałem, to jest pańska wygrana. Zadowolony jest pan? Zadowolony. Okaże się, ja jaką będzie program. Aha. Dziękuję bardzo. I też się cieszę, że pan się cieszy. No, dziękuję. A ja państwa również zapraszam do gry w ciemno. Wyślijcie SMS pod numer 76550, treści wpisując hasło start oraz imię i nazwisko. Do zobaczenia w następnej grze w ciemno.